W miniony weekend odbyły się zapowiadane przez nas Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kadetów i Juniorów w zapasach w stylu wolnym. Wzięło w nich udział blisko 170 zawodników, którzy do Rudnika przybyli aż z 7 krajów. Szwajcaria, Słowacja, Estonia, Niemcy, Czechy, Ukraina i po raz pierwszy Izrael. Reprezentanci tych krajów od soboty mierzyli się w dwudniowych walkach eliminacyjnych, które odbyły się w hali widowiskowo-sportowej w gminie Rudnik. Wśród zawodników nie mogło zabraknąć zapaśników z klubu LKS Dąb Brzeźnica, jednego z głównych organizatorów tych mistrzostw. Pierwszą walkę wygrałem 11-1 z zawodnikiem z Polski, z Rudy Śląskiej. Drugą walkę miałem z reprezentantem Niemiec. Z przewagą techniczną 10-0. Jesteś z siebie zadowolony? No na razie tak, ale najważniejsza walka będzie półfinałowa, będzie rewanż za Mistrzostwa Polski. Pierwszą wygraną walką mógł się również cieszyć kolejny zawodnik dębu, który pokonując reprezentanta Niemiec na świeżo po zejściu z maty podzielił się z nami swoimi wielkimi emocjami. Czuję się bardzo dobrze, pierwsza walka wygrana, no i po obiedzie półfinał. U ciebie to zapasy taka rodzinna tradycja, prawda? No tak, no tato jest trenerem, był zawodnikiem, no i teraz ja jestem zawodnikiem, no i mam nadzieję, że będę jak najdłużej tym zawodnikiem. Powiedz, ile energii kosztuje taka walka, bo widać, że jesteś bardzo zmęczony. No, dużo kosztuje, ale jestem zadowolony, no bo to mi sprawia przyjemność, zabawa to jest dla mnie. Sportowcy przyznają, że doping zarówno kibiców, jak i trenera podczas walki jest dla nich bardzo pomocny, ale jak się okazuje, o zwycięstwie decyduje szereg innych rzeczy. Zawodnicy wychodzą na matę, walczą tak jakby ze swoim przeciwnikiem i teraz ja jako trener czy tam koledzy nie wyjdą za nich i nie będą walczyć, oni muszą sami po prostu podejmować decyzje. My możemy jedynie podpowiadać delikatnie gdzieś tam z boku, krzyczeć jaki jest czas, jaki jest wynik, no i to wszystko. Nasza rola odgrywa, ona jest bardziej na treningach niż na zawodach. Zawody to jest przede wszystkim mocna psychika, bo tutaj bez tej mocnej psychiki taki zawodnik nie powalczy. Patryk, ty tą pierwszą walkę przegrałeś. Powiedz, jak to wpłynie na te dwie pozostałe? To zależy, no. Zobaczymy jak to będzie. Przegrałem tą walkę, ale trochę wyciągnąłem z tej walki, że w następnych walkach myślę, że wygram i będzie dobrze. Trzeba kontrolować stres, bo to jest największy przeciwnik tak naprawdę. Gdy jesteśmy na walce, to tak naprawdę robimy trzy elementy, które się najbardziej wypracowały. Zapomina się o reszcie, no i tylko dążymy do tego, co umiemy najlepiej. Przypomnijmy, że powierzenie klubowi z Brzeźnicy organizacji tak ważnego wydarzenia sportowego jest wyrazem uznania Polskiego Związku Zapaśniczego za długoletnią działalność i promocję tego sportu w kraju i za granicą. Mamy dużo doświadczenia. Przeżyliśmy już tych mistrzostw różnego rodzaju, prawie 13. Polski Związek nas docenia, chociaż za dużo finansowo nie pomaga, muszę to powiedzieć. Pokrywa tylko sędziów, przyznaje mistrzostwa, ale mówi 74 nagrody, to jest wasza broszka. No i my się staramy, bo to jest 4 nagrody w każdej kategorii. Dodajmy, że patronat honorowy nad mistrzostwami, których walki finałowe odbyły się w niedzielę, objęli m.in. poseł na Sejm Gabriela Lenartowicz, starosta raciborski Ryszard Winiarski, prezydent miasta Racibórz Mirosław Lęk i marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.